Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy, słuchajcie, nad Wisłę. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku również tutaj byłem. To było wczoraj. Tak jak pamiętacie, ci co oglądali, spotkała mnie niestety niezbyt miła niespodzianka. Po bardzo krótkim okresie łowienia złamałem kij i na tym łowienie się skończyło, więc sami rozumiecie, że moje niedołowienie było przepotężne. Dlatego właśnie dzisiaj postanowiłem nadrobić tą zaległość. Doprowadziłem sobie tutaj trochę sprzęt do porządku, o tym za chwilę Wam powiem. I mimo tego lejącego się z nieba żaru, bo dzisiaj jest jakiś szczyt, jeżeli chodzi o upał, postanowiłem, że muszę koniecznie nad tą rzekę pojechać i nadrobić to, bo po prostu od wczoraj czuję, no tak jak już powiedziałem, wielkie nienałowienie. Także zapraszam na kolejną wiślaną przygodę. My już dochodzimy do Ostrogi, na której zaczniemy wędkować. Okej, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, mega niski stan Wisły. Tutaj normalnie powinna być woda, a teraz zrobiła się prawie że łąka. Tutaj też teraz, gdzie idę, no zawsze była woda. Przynajmniej przy tych wyższych stanach. Teraz niestety troszeczkę ten stan, no jest jaki jest. Ja sobie dzisiaj trochę inaczej usiądę, bo wczoraj siedziałem tam. Niestety tutaj to zielsko, które jest zaraz przy główce, no te ryby zaraz tutaj wchodziły mi w to zielsko i z tamtej strony trochę trudno jednak mi było kontrolować. Myślę, że troszeczkę jednak tutaj muszę zejść niżej. Zresztą tu jest, no myślę, nawet będzie może trochę lepiej. Za niedługo dojedzie do nas Kasia, bo Kasia jest wielką fanką słońca, ciepła i opalania się, a że dzisiaj jest taka piękna pogoda, no to postanowiła spędzić ten czas również ze mną tutaj nad Wisłą, także niedługo się u nas zjawi. A wracając do upałów, no to my przy tej okazji, że naprawdę uwierzcie mi, że leje się przepotężny żar, ten wiaterek trochę ratuje sytuację, no to będziemy mieli doskonałą okazję do tego, żeby sprawdzić, czy w taki upał biorą ryby na Wiśle. Dobra, dzisiaj słuchajcie, awaryjny kij, tak jak Wam już mówiłem w którymś z filmów, tych bolonek Mikado Hirameki 5-metrowych, których niestety nie ma już w sprzedaży, miałem 3 sztuki. Jedną mi ukradziono, drugą wczoraj połamałem, została mi jeszcze jedna. Ona też była trochę uszkodzona, bo tutaj już szczytówka była też pęknięta, ona była dosyć mocno skrócona i wczoraj po prostu tamten kij posłużył mi jako dawca, wymieniłem sobie całą tą sekcję szczytową i jakby doprowadziłem ten kij do takiej długości fabrycznej, powiedzmy sobie. No i jeszcze trochę na ten kij połowie. Mam nadzieję, że dzisiaj się nic nie wydarzy, także jeżeli mógłbym Was prosić, nie życzcie mi połamania. O, tutaj to weszło jak w masło. Świeżego grochu oczywiście nie zdążyłem ugotować, jak pamiętacie, ostatnio miałem taki trochę skisły. Ten też już zaczyna delikatnie trącać, ale jego gotowałem chyba troszeczkę później. On chyba trochę krócej stał w lodówce, bo aż tak nie wali. Chociaż słoik był trochę zaciągnięty, więc może on się troszeczkę tutaj nam zawekował. O, teraz akurat troszeczkę jest spokojniejsza woda. Czasami warto, jak rzucamy groch, czy cokolwiek do wody, na wodzie płynącej, jak jest bardzo mocny prąd, to czasami warto chwilę poczekać. Czasami jest tak, że to się na moment dosłownie uspokaja, woda zwalnia i wtedy, że tak powiem, to co wrzucimy nie zostanie zaraz wymyte. Dobra, na razie wystarczy. Jest tu jeszcze jeden myk z przyponem, bo zapomniałem wziąć 0,16. Poprosiłem Kasię, że jak będzie jechała z domu, żeby mi zabrała. I na razie przypon 14. Trochę ja uważam, że to jest na Wisłę za lekko. Dlatego właśnie poprosiłem ją, żeby mi przywiozła. Ale na razie nie mamy wyjścia jakby. O. Dobra, wczoraj bardzo szybko było brania. Dlatego dzisiaj też się spodziewam, że szybko coś się będzie działo. No dobra, także w końcu łowię. Mam nadzieję, że dzisiaj nic się nie zepsuje. Ani kij. Trochę ten wiatr mnie wkurza, ale no jakoś trzeba będzie go przeboleć. Także sprawdzamy, czy w ten przeogromny upał ryby będą chętne do współpracy. Jest.
pierwsze odejście ładne, ale nie będzie za wielki. Znowu w te rośliny chcę iść. Trochę mu tu musimy to uniemożliwić. Kleń. A, taki tam chyba niezbyt wielki. Żeby tylko kij nie strzelił, nie? Reszta już jest ok. Ale jakie waleczne, kurde. Szok. No chodź kolego, chodź. O, a taki. Nie za wielki. Nie za wielki, a w sam raz. Mały wiślany klenik. Pierwszy. 10 minut łowienia. Dokładnie tak jak wczoraj. Żeby się reszta tak jak wczoraj tylko nie sprawdziła. No i wypuszczamy go. No, jesteś gotowy? O. Początek dobry. Żeby tylko nie zakończyło się jak wczoraj, bo ten początek jest bardzo podobny jak wczorajszy początek. Mam nadzieję, że dalej będzie inaczej. Słuchajcie, jest przeokrutny żar. Ale jak widać, temu kleniowi to nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że innym kleniom również, ale piękna tu jest woda. Oj, 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 oj. Jeszcze te maluchy są tak waleczne, że naprawdę coś pięknego, słuchajcie. Wisła, przystawka, naprawdę coś pięknego. Polecam każdemu, żeby spróbował. Jeżeli nie macie dostępu do Wisły, to próbujcie na innych rzekach. Przystawki spławikowej. Coś pięknego nawet przy takich niewielkich rybach. Mówimy dalej. O, jest. O, siedzi. Kurde, wszystko tam chce iść w ten napływ. O, ładniejszy będzie. No. Wszystko w to zielsko chce zaraz uciekać. Jak to klenie zresztą, nie? Dobra, wyszedł. Mamy go tu już na wodzie. A. Ale nie jest dużo. Kurde, myślałem, że większy. One wszystkie są tak waleczne po prostu. Ale już się zmęczył. No to chodź. Jesteś, kolego. O. Brawo ty. No, ten już troszeczkę ładniejszy. Chyba. No może ciutek. Ale to jeszcze nie jest to, co, na co tą Wisłę stać. Może bliżej wieczora. No ale ładny. Piękny. Jesteś gotowy? Koleżko? Ach. Pięknie poszedł. Co to kurde było? Jak na taki skwar, to powiem wam, że naprawdę no, coś tam się dzieje. Trochę brań, jakieś rybki już się pojawiły. Jeszcze trochę czasu mamy do wieczora, więc jak na razie całkiem, całkiem spoko. Siedzi. O, ładna ryba. Chyba. No bo znowu... Nie. O Jezu. Ale moc to miało. Nie powiem, że nie.
moc miałeś, kolego. Chodź, chodź, chodź. O, zobaczcie. Słuchajcie, nie chciałbym za bardzo, żeby mi spadła. Przyjrzyjcie się uważnie. O, tak w cieniu. I zagadka dla was. Co to jest za gatunek? No, czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Poszedł. Kto to idzie? Spóźniłaś się o 3 ryby. Naprawdę? No. Jest Katarzyna? Mam coś dla ciebie. Co? Ja nie chcę jeść. Jeszcze się nie usmażyłeś? Sprawdzamy dzisiaj, czy ryby na Wiśle biorą w upał. No. Jest zaskakująco nawet. 35 jest. No, nawet zaskakująco jest. No cały czas coś się dzieje, nie? Te rekiny chyba takie w ogóle miały. No. Tam niewielkie koniki, jakieś, jakieś brania. Posiedzimy sobie do rana i zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. Nie, do rana nie. Ja nie. No jak nie? Nie ja nie, tylko Pawle. Jest. A znowu nieduży. I co, widziałeś, jak wygląda branie? Mały. I teraz dopiero będzie dylemat, czy iść tam, czy nie. Gdzie iść? Na inną główkę. Chyba nie. Chcę dobrać? Ja podbiorę. Małe to gówno żywotne. Małe, no gdzie tam? Na Wisłę to to nie jest prawie. Co to tam za klenik? Co to tam za klenik na Wisłę? No przecież piękny. Nie. No tam piękny, no ale to nie jest to jeszcze. No jest kolejny wiślany klenik. Nie jest to znowu okaz. Ale trochę zabawy z nim było. Ale piękny jest. Tak? No. Wypuszczamy z drugiej strony, żeby tutaj nie ten. A, no widzisz. Co? Patent, żeby nie dał tak, znać. Tak. Swoim. O, jak ruszył ładnie. I teraz dylemat, bo od pół godziny siedzę i narzekam, że nic nie bierze. I chciałem iść na inną główkę zobaczyć. No i teraz nie wiem, co zrobić. Zostajemy, ja uważam. No, bo ci się iść nie chce. Nie. Mi się też nie chce, ale... Ale wiesz... No ale coś się dzieje cały czas, no. To tak nie do końca po takie ryby tutaj, nie? Znaczy fajnie, one nie są złe, ale to jeszcze nie jest to, co na Wiśle powinno być. To losowanie zrobimy. Dobra, gramy w marynarze. Przegrałem, idziemy. No i dochodzimy do ostrogi, a zobaczymy, tu jest weź. Być może to jest błąd taktyczny, że zmieniamy to miejsce, ale ciekawość zwyciężyła, wolno nawet. Nawet chyba mało przechodzona, bo ścieżki nie widać, jak to porosło. Tu musisz uważać, nie? Idziesz tam? Przy najgorzej się idzie, bo tu wszystko mam rozłożone, wędkę, podbierak. Tu już jest dobrze. No dobra, do wieczorka spróbujemy tutaj. Idziesz? Jestem. Fajnie jest? Co? Fajnie jest? Pięknie. Najlepiej. Dobra, wsypiemy trochę grochu. Ja już to miejsce też znam. Od lat. Tutaj są blisko kamienie, więc tutaj przy samej główce nie można zestawu stawiać. Trzeba go postawić troszeczkę dalej. Niestety nie wziąłem procy. Bo tu trzeba dosyć daleko rzucić. O kurde, nie tak. No dobra.
Już przyszliśmy tu i już żałuję, że nie zostaliśmy tam. Bo może tam by się coś działo. Takie wiślane dylematy. Dobra, to lecimy. Zakładamy groszek. Jakieś ładne ziarno. Zobaczymy. Zawsze tu dawało jakieś ryby. O, było branie. No. Kurde, teraz za szybko. Także ryby robią nas, no mnie w sumie, tutaj w ciula. Podejrzewam, że to są płotki. Zwykle jest tak, że jak zostaje połówka grochu i są takie szybkie, krótkie brania, gdzie spławik nie do końca cały chowa się pod wodę, to zwykle są to płotki. One wtedy są z reguły niezbyt wielkie, takie no średnie płotki, nazwijmy to. Trudno się zapinają i tak to się właśnie kończy, że walczymy z braniami. Walczyć już pewnie długo nie będziemy, bo nie wiem co to było teraz. Ale chcę wam pokazać, nie wiem czy będzie, o. Słońce już powolutku zaczyna zachodzić, jeszcze, no zaraz zacznie zachodzić, więc no już nie będzie czasu, żeby wrócić na tamtą główkę, już trochę zaczynam żałować, że tutaj przyjdziemy. A to ja to tak zawsze mam, to u mnie to jest klasyka gatunku. Zawsze, siedzę tu i myślę jak tam by brały, a pójdę tam i myślę, że może tu podeszły. Także no już zostaniemy tutaj, już nie będziemy kombinować, bo już trochę bez sensu chodzić tu i z powrotem. Najwyżej następnym razem, no bo nie da się też wszystkiego naraz, nie? Niestety. Tak człowiek by chciał jak najwięcej zbadać, jak najwięcej obczaić za jednym zamachem, a to się trochę nie da i no czasami niestety pokutuje to wtedy brak ryb. Ale o Jezu, ole! Trzymaj! No. I oczywiście tu jest znowu kupa zielska. Trochę za szybko go tu podholowałem, nie? No ale no wiesz, no tu nagrywałeś, tu ten i tak. No trochę właśnie rozmawialiśmy o braku ryb, tak? Tak. No pleń będzie. A jednak. No. Ale tam płotki też musiały być. Klenik, to znowu nie jest. Gdzie te klenie z dawnych lat? A mnie tam widać w ogóle? No oczywiście, że tak. Nie, no. Za blisko tego. Co za blisko? Nie, dobrze, żartuję sobie. No tak musi być. Jest dobrze. Się cieszę, że w ogóle jest ryba, no. Nie, no cieszę się. Że poprzednie lata to tam przecież było tak cichutko, że... Cieszę się, tylko że ja wiem jakie klenie w Wiśle potrafią być, więc... No to ja się domyślam. Ale ten już jest taki nawet fajny, no. Powiedzmy sobie. No. Dobra, jakie ma pomarańczowe te no, płetwy. No właśnie, bardzo fajne, no. No. Zaraz zobacz co robię, nie? Możesz pokazać jak fachowo kij się łamie. Tak jak miał zabrać kolonek. No i jest. Piękny, naprawdę pięknie wybarwiony. Piękne. Krwisto takie czerwone, no może no. Troszeczkę jaśniejsze od krwi. Płetwy, w ogóle ciemny grzbiet. Coś pięknego. O, poszedł. Wiedziałem. Co wiedziałeś? Wiedziałem, że przyjście tu to będzie słuszna decyzja. No dobra, no to jeszcze łowimy. Teraz trzymaj, bo ja się muszę umyć. Kiedyś troszkę. Taki był rok i jedna z okolicznych tutaj główek, już teraz tam, a dokładnie nie mogę powiedzieć, która. Można było siedzieć cały dzień na zapływie, tak na środku, był taki dołek i cały dzień nie było brania. I brania pojawiały się w momencie, kiedy słońce zaczęło stykać się z drzewami. Czyli już miało się tak prawie ku zachodowi.
tam kumpel siadał i łowił kleń za kleniem, bo to trwało tam ileśnaście minut. Takie pydy, że... Ale to było kiedyś. Dziękuję za piękną operatorską pracę. Widzisz, jak się nauczę? No. Konkurencja ci wyrośnie. No, jesteś youtuberką, nie? Nagrywa się? No. Kameruje się? Tak. Zapraszam na kanał Kasi. Jest w planach. Jeszcze nie zdradzę tematyki. Znaczy nie wiem, to chyba was nie zainteresuje. Nie, temat, nie? Nie. Ale może macie dzieci, to wtedy wasze dzieci. Ale w każdym razie już zapraszam, ale kanału jeszcze nie ma, ale już jest koncepcja. Już jest wszystko tak wymyślone. Tylko to właściwie niedawno zostało wymyślone, więc... Wczoraj? Konkretnie wczoraj, no. Więc... Czy przepraszam bardzo, w głowie to ja to mam już od dawna, tylko tak... Wczoraj się tym podzieliłaś. Tak. A mi się pomysł bardzo podoba. Spróbujemy, zobaczymy. Że youtuberzy zarabiają tyle pieniędzy, że w głowie się nie mieści, to warto. No, tak. Oczywiście. Szczególnie wędkarscy. To kiedy jedziesz na przystawkę? Ojej, z wędką? Nie wiem. Wiesz, że ja tak nie mogę zaplanować. To ja ci mogę podpowiedzieć prawidłową odpowiedź. Jutro. Jutro. Także myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy. Już słońce zaszło, robi się ciemno, więc myślę, że no, sens byłby zostać, gdyby, no, gdybyśmy mieli świetlik i po prostu założyć świetlik i siedzieć jeszcze z 2-3 godziny po ciemnemu, po ciemku. I sprawdzić, czy coś się w nocy dzieje, no ale jeszcze niestety jest środek tygodnia, więc rano trzeba wstać, to raz, a dwa, nie mamy świetlika, więc nie ma i tak dylematu. Także tyle na dzisiaj, dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w kolejnych wędkarskich przygodach. Może Kasia chwyci za wędkę, za bolonkę. No pewnie, i spróbuje swoich sił na przystawkę. Spróbuję. Dajcie łapkę w górę, żeby zmotywować Katarzynę do łowów przystawkowych. Pozdrawiamy. I do widzenia.